trzy fale brzmienia. Dzień dobry Państwu, Kinga Siwiec. Dzisiaj Państwa i moim gościem w audycji Trzy fale brzmienia jest Michał Węgrzyn versus M. Cześć Michale. Cześć. Jesteś jednym z takich chyba najbardziej płodnych naszych słupskich artystów i zapraszam Cię już drugi raz. W międzyczasie, od lutego, kiedy ostatni raz się widzieliśmy, wydałeś kolejną epkę. Poszukując słońca, taki tytuł nosi, to jest 5 utworów w nieco innym klimacie niż ta poprzednia epka. Co o tym powiesz? Jak wydałem pierwszy album Versus M, on się nazywał Bez definicji. I właśnie chodziło o to, że tam było wymieszane. Trochę było ambientu, troszkę może jakiegoś industrialu, jeszcze w ogóle tam wpadł utwór taki typowo rockowy. Taka totalna mieszanka. I potem, począwszy od drugiej epki, ja sobie założyłem, dobra, to będzie projekt taki typowo soundtrackowo, ambientowy, eksperymentalny, gdzieś tam i do tego się zawężę. Ale potem przyszedł taki moment, że nie mogłem sobie dać rady z tym, że po prostu nie ma komu tego słuchać. Że po prostu ci ludzie, którzy mnie w tamtym momencie otaczali, że oni tego nie rozumieją. Znaczy, owszem, oni mnie poklepali po ramieniu, o Michał, fajnie, że tam wydałeś, że działa, że coś, ale ja wiedziałem, że oni nawet nie włączają sobie tego w domu. Tak, że to jest bardziej na zasadzie, no fajnie, że działasz. Wydaje mi się, że to jest najgorsze, co można usłyszeć, fajnie, że coś robisz. Jak wydałem trzecią epkę, to był dla mnie taki pierwszy moment, że ja mówię, nie, zamykam ten projekt, biorę się w ogóle za coś innego i do tego już nie wracam. Rozdział zamknięty. I jak się okazało, to nie był ostatni raz, bo potem jeszcze, ja nie wiem, cztery razy, może nawet pięć. Miałem tak, że właśnie podziałałem trochę dalej z projektem i znowu było takie uczucie, nie, to nie ma sensu w ogóle, po prostu to jest syzyfowa praca i tak dalej. Był też taki moment, że ja sobie pomyślałem, dobra, trzeba zmienić profil tego projektu. Wpadłem na pomysł, żeby to pociągnąć w kierunku gdzieś hip-hopu instrumentalnego, trip-hopu, bo to były rzeczy, które mi były bliskie. W 2019 roku postanowiłem zrobić epkę, która będzie oparta na samplach. Wtedy wybrałem się do sklepu z winylami, gdzieś tam właśnie zacząłem szukać jakichś dźwięków. Koniec końców to wyszło tak, że na płytach CD z utworów, które znałem i to inaczej niż zazwyczaj jest w przypadku sampli do hip-hopu, bo tak się utarło, że sample do podkładów hip-hopowych, no to gdzieś tam czerpią z jazzu, z funku. Natomiast ja na różnych płytach gdzieś tam z muzyki rockowej głównie znalazłem sobie pętle bębnów. I najpierw wyciąłem te pętle bębnów i potem uznałem, nie mogę budować utworów na pętlach, które są jednak dosyć charakterystyczne. Powycinałem pojedyncze dźwięki, żeby mieć taką paczkę sampli, właśnie pojedyncze uderzenia, stopy, werbla, tomy, jakieś jeszcze blachy. To chyba bardzo czasochłonne zajęcie. Bardzo czasochłonne. Na bazie tej paczki sampli, którą stworzyłem, właśnie chciałem zrobić album, gdzie te dźwięki będą wykorzystane. I koniec końców faktycznie je wykorzystałem, tylko że nie mogłem tego zrobić tak, jak ja chciałem. Chciałeś nagrać coś bardziej hip-hopowego w tym 2019 roku, czy nie? W 2019. Już wtedy to chodziło za tobą? Wtedy właśnie za mną chodziło coś takiego, że teraz chcę zrobić album taki, gdzie są wszystkie motywy z rytmem i żeby to było przystępne i tak dalej. Tylko właśnie problem z tym był taki, że główny cel to było, żeby ktoś wreszcie tego posłuchał. Że to nie było tak, że to wypłynęło tak bardzo spontanicznie, tylko to było bardziej takie obliczone na sukces, że tak powiem. W pewnym sensie tak. No to był idiotyzm, ja tak jak w tej chwili o tym myślę, ale na tamten moment ja mówię, nie, no w końcu to musi ruszyć jakoś, ale to jest najgorsze właśnie, kiedy się decydujemy stworzyć coś dla ludzi, żeby nas posłuchali.
bo to wtedy jest bez duszy. Ja od momentu, jak wydałem tamtą epkę, ja do niej nie wracam. A nawet jak raz mi się gdzieś tam, czy dwa zdarzyło, że po prostu mówię, zobaczmy, jak to brzmi teraz. O której to epce mówimy? Epka się nazywa MPW-13. Zresztą w ogóle tam jest na okładce słupski akcent, bo widać dworzec ten obecny, PKP. To jest ta epka, na której jest utwór, w którym ty również rapujesz? Czy tutaj dobrze myślę, że to jest ten album? Nie. Znaczy, o rany, tutaj znowuż nam się wszystko to rozgałęzia, bo ciekawa sprawa jest taka, że jeszcze chwilę zanim zdecydowałem się, że będzie epka instrumentalna hip-hopowa, to myślałem, żeby zrobić epkę normalnie z rapem. I pierwszy utwór, który otwiera tą epkę, czyli Zapętleni w biegu, to na epce on ma dopis wersja instrumentalna, bo oryginalnie ja ten utwór nagrałem z wokalem i on był z rapem. On sobie przez jakiś czas wisiał na moim drugim takim nieoficjalnym koncie na YouTubie i po pewnym czasie ja go po prostu usunąłem i on już nie wracał, bo po prostu to było coś totalnie od czapy. Nie twojego. Nie mojego. Ale to był 2019 rok. W międzyczasie nagrałeś inne epki i nagrałeś rzeczy, które, no, kiedy byłeś u nas z ostatnią płytą, to była taka bardziej ambientowa kolekcja dźwięków z takimi dość niepokojącymi, pełzającymi po karku brzmieniami. Natomiast dzisiaj znowu wracasz do tego hip-hopu, trochę więcej jest elektroniki. Skąd ten pomysł? To jest znowu próba znalezienia słuchaczy, czy to jest teraz wypływa prosto z serca? Właśnie teraz to wypływa prosto z serca, bo ja już od dawna za mną chodziło właśnie, że chciałem zrobić album, który będzie oparty wyłącznie na samplach. Tutaj są dwie najważniejsze płyty dla mnie, jeżeli chodzi o albumy, które są oparte wyłącznie na samplach, zbudowane wyłącznie ze dźwięków, które pochodzą gdzieś z różnych płyt. Jeżeli chodzi o zagraniczne rzeczy, to jest Introducing DJ-a Shadowa, a z polskich rzeczy to są Gry studyjne Nuna. I to są właśnie dwa albumy, które po prostu ja do dzisiaj je uważam za niesamowite i po prostu za każdym razem, jak tego słuchałem i po prostu miałem w głowie tą całą otoczkę, że po prostu jeden człowiek najpierw przedziera się przez ten gąszcz tych winyli, szuka tych dźwięków, potem to trzeba wszystko pociąć odpowiednio i tak dalej, przetransferować do samplera, potem jeszcze w momencie, kiedy nie mamy do czynienia z samplami perkusyjnymi, tylko gdzie to jest jakaś melodia, czy to jest bas. Wiadomo, że z różnych utworów to jest w różnych tonacjach i teraz to dopasować, tą wysokość i tak dalej. I dopiero po dopasowaniu tej wysokości dźwięków, żeby wszystko było w odpowiedniej tonacji, można tworzyć utwór i tak dalej, i tak dalej. To nawet idzie w tę stronę, że chyba nawet dla mnie nie był tak ważny efekt końcowy, jak to, że chciałem wreszcie poznać tak naprawdę i to, czego mi zabrakło w przypadku tej epki, o której mówiłem, cały ten proces od A do Z, że już się nie liczyło w sumie, co powstanie, ale właśnie chciałem to poczuć, właśnie najpierw zgrywanie z winyli i tak dalej, aż po kompozycję. Bardzo czasochłonny i pracochłonny proces. Puścimy teraz ten jeden z kawałków twoich, żeby słuchacze mogli się zapoznać z efektami twojej pracy. Co puszczamy najpierw? Najpierw puśćmy pierwszy utwór z epki. Utwór nazywa się By nie zwariować.
Tak brzmi pierwszy utwór z tych pięciu, które znalazły się na epce. To jest naprawdę wszystko poskładane z gotowych dźwięków? Tak, wszystko. Tu nie było nic dogrywane na żywo. Wszystko jest z płyt. Wiesz, bo ja chciałam cię zapytać jeszcze zanim przyszedłeś do studia i powiedziałeś o tym, że to są tak naprawdę w 100% sample, to chciałam się zapytać o drugi utwór z tej płyty, Shadow/Crash, tak? Tak, o ile dobrze pamiętam tytuł. I tam jest, teraz już wiem, że to jest sample, który brzmi trochę jak wokal, trochę jak taki przeciągnięty, zdeformowany instrument i zastanawiałam się, co to właśnie było. A, to jest wokal, tylko z racji tego, że to jest sample, no to nie będę mówił konkretnie, ale tak, to jest wokal. Może tak, powiem bardziej ogólnikowo, żeby nie wskazywać konkretnie, jakie było źródło. Taka dosyć psychodeliczna płyta pewnej supergrupy z lat 70. Polska. O, Polska. Polska. To jest polskie słowo, które się tam powtarza, rozumiem, bo ja naprawdę... Nie, to jest wokaliza. Ten sample to jest taka wokaliza, tam nie ma żadnego, tam nie ma żadnego słowa. No ja tam słyszałam follow me, ale aha. To tak... Nie. Ale chyba słyszymy to, co chcemy tak naprawdę usłyszeć. Tak, ale w oryginale właśnie to jest po prostu taka wokaliza, tam nie ma żadnej treści. Powiedz mi, jak długo zajęła ci praca nad płytą? Bo ty pracujesz i tak dość szybko, jeżeli chodzi o tworzenie muzyki. Właśnie najwięcej czasu zajęło całe przygotowanie. Praca nad tym albumem szłaby mi znacznie dłużej, gdyby nie to, że właśnie miałem tą paczkę sampli perkusyjnych z 2019 roku. To było bardzo ważne, że to powstało, bo to były jakby takie podwaliny, tak? Czyli ja potem w lipcu 2022 roku, jak w końcu udało mi się zdobyć sobie gramofon, to wtedy zacząłem wertować te płyty winylowe, które miałem u siebie. Dokupiłem sobie też kilka nowych, ale oprócz tego też dużo płyt CD jednak samplowałem, więcej chyba z zagranicznych niż z polskich. I wtedy właśnie w lipcu ja sobie wszystko najpierw ponagrywałem, te fragmenty, które mnie interesowały i potem zacząłem proces, który jest chyba najgorszy, czyli już takie docelowe przycinanie tych sampli, tak? Bo tak, no to miałem ponagrywane te urywki, gdzie się znajdowały te sample, które mnie interesowały, ale teraz... przyciąć to do dokładnie tylko tego fragmentu, który jest mi potrzebny, tym bardziej jak to nie ma to być pojedyncze uderzenie, tylko to ma być pętla, to po prostu, żeby to brzmiało dobrze, żeby nie było słychać, że to gdzieś przeskakuje, to jest koszmar, to jest naprawdę koszmar. Ja posiedziałem nad tym, powiedzmy, jeszcze z pół miesiąca sobie przycinałem te dźwięki i potem ze względu na to, że miałem na głowie jeszcze dokończanie tam magisterki i obronę i jeszcze masę innych rzeczy, to się przeciągnęło jakoś do listopada, grudnia 22. I wtedy ja dokończyłem sobie to przycinanie tych dźwięków i już miałem siadać do układania tego w całość. I znowuż, przykra niespodzianka, bo okazało się, że sampler, który kupiłem parę miesięcy temu, jest zepsuty, bo po prostu tam na jednym kanale było słychać takie straszne zakłócenia. Ja z początku myślałem, że to ze względu na to, że to jest taki sprzęt lo-fi, tak, że to może tak to ma być. Tym bardziej, że ludzie tam gdzieś się skarżyli na jakieś tam szumy, hałasy, ale potem jeszcze ileś razy się wsłuchiwałem i ja mówię, nie, to na pewno musi być zepsute, bo może być statyczny szum, tak, który gdzieś tam się jest wyraźnie słyszalny, ale nie takie zakłócenia, jakby coś się, nie wiem, gotowało czy paliło. Więc musiałem odesłać sprzęt do serwisu, praca nad płytą stanęła w miejscu i szczerze mówiąc, dobrze się stało, bo prawdę mówiąc, ja nie wiem, czy epka, o której ostatnio żeśmy rozmawiali, czyli Czas Wielkich Zmian, czy ona by powstała, gdyby nie to, że ten sprzęt się zepsuł. A no widzisz. Czyli po prostu z braku możliwości zrobienia tej konkretnej poszukiwanie słońca,
zająłeś się czymś innym, bo ty po prostu musisz coś tworzyć, ja mam wrażenie. Po prostu we mnie tak kipiało, ja mówię, nie, no dobra, no to wtedy to odkładam, ale coś muszę stworzyć. Tym bardziej, że właśnie w ostatnim czasie w moim życiu się dużo działo, ja po prostu musiałem to gdzieś przelać na te dźwięki. Mówię, dobra, no płyta z samplami na razie sobie jest w kolejce, może w ogóle nie powstanie, trudno powiedzieć, ale mogę zrobić coś innego. No i bardzo dobrze wyszło, że tak się stało. No i epka Czas Wielkich Zmian ukazała się na przełomie roku, z tego co pamiętam. W styczniu, a teraz już w marcu mieliśmy kolejną płytę, tą, o której mówimy w tej chwili. Jaki będzie twój dalszy kierunek? Zanim puścimy ostatni utwór z tej płyty, chciałabym zapytać cię o to, gdzie będziesz zmierzał? Czy będziesz dalej poszukiwał właśnie w tym bardziej nurcie hip-hopowo-elektronicznym, czy raczej wrócisz do tego typowego ambientu znanego czy z filmów, czy z gier komputerowych, takich mrocznych bardziej? Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że ja potrzebuję chyba jednego i drugiego. Ja wiem, że to jest kłopotliwe, tak? Jeżeli to jest w obrębie jednego projektu, bo sytuacją idealną jest, gdy mamy projekt, który ma jakąś swoją tożsamość i wiadomo, może się budować trochę w jedną lub w drugą stronę. Natomiast takie skakanie pomiędzy jakby skrajnymi gatunkami, tak? Czyli mamy hip-hop, który jest osadzony ściśle w rytmie i mamy ambient czy jakieś eksperymentalne rzeczy, które zazwyczaj są tego rytmu pozbawione i poza tym zazwyczaj jednak hip-hop jest muzyką, której się dobrze słucha w różnych okolicznościach, tak? Ambient czy muzyka eksperymentalna wymaga więcej zaangażowania i też hip-hop on raczej nie ma w sobie tego pierwiastka mroku, albo rzadko się on trafia, tak jak mamy jakby ten, nie wiem jak to nazwać, pod nurt, ale w każdym razie chodzi mi o trip-hop, czyli Massive Attack, Portishead i tak dalej. To jest osobny przypadek. Może to jest tak, że ja sobie strzelam w kolano tym, że ja tak skaczę właśnie i załóżmy, że ci słuchacze, których uda mi się zebrać przy wydaniu płyty eksperymentalno-ambientowej, jak potem usłyszą coś hip-hopowego, to mogą uznać, że nie, to już nie ma sensu się nim interesować, tak? Albo w drugą stronę, że właśnie ktoś, kto posłucha tych rzeczy z rytmem, potem jak po prostu mu wjedzie jakiś turbo-eksperymentalny album, to on się złapie za głowę, co ten facet ma z głową. A nie myślałeś o tym, żeby nazbierać tego materiału tyle, żeby wydać taki pełnoprawny album, bo ty robisz bardzo dużo epek, ale one są tak jak epki, po prostu dość krótkie. Nie myślałeś, żeby to zebrać w jedną całość i wydać taką płytę, która miałaby gdzieś około 45 minut do godziny. Czy tutaj właśnie te style będą się gryzły? Właśnie, że te style mogłyby się gryźć. No nie do końca, bo ostatnio rozmawialiśmy o Akirze Yamaoce, tak, który łączył bardzo dużo i tam też właśnie ambient i hip-hop były obok siebie, tak, na tych soundtrackach do Silent Hill. To bardziej chyba wynika z tego, że mi jest trudno przez długi czas utrzymać chęć wyrażania się w tym jednym stylu. Załóżmy, że mam przez 3-4 miesiące fazę na ambient czy jakieś eksperymentalne rzeczy i potem czuję, że muszę zrobić coś innego. I teraz chodzi o to, że jakbym chciał zrobić taki długi album i ten proces tworzenia by się rozciągnął, załóżmy, na rok czasu, to mi by było trudno się zmusić, żeby utrzymać spójność tego. I dlatego ja wolę częściej wydać krótszy materiał, ale który jest bardziej spójny, niż coś takiego, gdzie są różne gatunki. Ale z drugiej strony znowuż mamy kolejne paradoksy, tak? Bo miałem epkę taką o nazwie Flak Nordan, która jest takim prosto w twarz hołdem dla Yamaoki i tam starałem się łączyć rzeczy takie z rytmem, plus jeszcze gdzieś tam pojawiał się na przykład fortepian, był industrial, był ambient i w tamtym momencie właśnie mi zależało, żeby łączyć te różne gatunki.
Więc gdzie leży prawda? Ja chyba sam nie wiem. Ja myślę, że po prostu tworzysz to, co lubisz, co siedzi w tobie i to jest ta prawda. To, czy to jest taki gatunek, czy to jest inny, czy to jest epka, czy pełnowymiarowy album, to są tak naprawdę rzeczy drugorzędne. Ja Państwa namawiam serdecznie do posłuchania i Czasu Wielkich Zmian, czyli tej płyty bardziej ambientowej, i Poszukiwania Słońca, czyli płyty, o której dzisiaj mówimy. I teraz na koniec już puścimy utwór tytułowy. Utwór tytułowy. Słońce. Dobrze. Dziękuję Ci bardzo, Michale, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Fale brzmienia.